jest otwarty, bo za chwilę konkretnie porozmawiamy pewnie o Wojtku Kasperskim i o tej pracy, ale w ogóle czy pan dostaje scenariusze od młodych reżyserów i jak pan je dostaje, to pan się łapie za głowę i myśli sobie, no nie, jeszcze to jeszcze nie to? To jest... Ja, owszem, ja chętnie współpracuję z młodymi. Ostatnio w tym roku nawet jeszcze chyba ze trzy takie etiudy, krótkie filmy nakręciłem, już nawet nie pamiętam ich tytułów oczywiście, właśnie z bardzo młodymi debiutantami, jeszcze ludźmi, którzy nie zrobili żadnego filmu, ale też, jeżeli chodzi o same scenariusze, to mam dosyć... Znaczy, nie chcę powiedzieć duże doświadczenie, ale doświadczenie, ponieważ przez kilka lat byłem w PIŚFie, czyli Państwowym Instytut Sztuki Filmowej, tak zwanym ekspertem od scenariuszy. Więc czytałem scenariusze i oceniałem te scenariusze, no i przyznawałem punkty, od których zależało, czy film dostanie pieniądze od PIŚFu, czy nie dostanie. Znaczy, nie zależało to ode mnie oczywiście, bo tam było wielu tych ekspertów, wielu ludzi to czytało, no a ostatecznie i tak decydowała jakaś tam rada programowa, nie pamiętam, nie wiem dokładnie. No więc te scenariusze są różne, ale wie pani, to jest tak jak ze scenariuszem, bo właśnie przy czytaniu tych scenariuszy filmowych, tych młodych ludzi, zresztą nie tylko młodych, uświadomiłem sobie, że scenariusz jest naprawdę dopiero tylko wstępem do filmu. Z bardzo dobrego scenariusza można zrobić bardzo niedobry film i odwrotnie. Ze scenariusza, którego się kompletnie nie zrozumiało intencji, którą chciał przekazać autor, może powstać genialny film. Takim przykładem dla mnie, ponieważ sobie to uświadomiłem w trakcie czytania jakiegoś scenariusza, że gdybym ja czytał scenariusz mojego ukochanego filmu, który uważam za najlepszy, jaki w życiu widziałem, czyli Amarcord Felliniego, ja prawdopodobnie bym ten scenariusz odrzucił. To znaczy... Bo tylko literki nie oddają tego, co później można zrobić, no, dzieło filmowe, bo to jest i reżyseria, i aktorzy, i muzyka, no, w tym wypadku Amarcord Minorota, prawda? Więc to jest po prostu coś zupełnie innego. Wobec tego same scenariusze są zwykle tylko taką suchą literaturą, która na dodatek no nie jest może najwyższych lotów, bo nie musi być najwyższych lotów. Ona tylko opisuje, co ewentualnie byśmy chcieli zrobić, a i tak robimy na planie to, co się chce, zmieniamy ten scenariusz, zmieniamy słowa, zmieniamy okoliczności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc no tak, samo tylko pytanie, jak to weryfikować, prawda? No bo jeśli się nie oprzemy na czymś, to jak? Nie. No oczywiście, że jest równie ważne, że scenariusz jest bardzo ważny, ale nie jest, uważam, najważniejszy. To znaczy jest bardzo ważny, bez scenariusza oczywiście nie powstanie film, no bo jak, prawda? Chociaż Buñuel, zdaje się, robił w ten sposób, że aktorom dawał tylko swoje kwestie, nawet nie dialogi i aktorzy nie wiedzieli, co partner będzie mówił, bo mieli tylko swoją kwestię, na którą musieli odpowiedzieć. No taką miał metodę i dochodził do niezłych efektów w końcu. Ja w pewnym serialu, w którym gram dosyć długo już. W którym? A taki tytuł jest. W każdym razie ja się przyznam, że ja na przykład nie czytam scenariuszy. Ja podchodzę do grania i o tym wiedzą wszyscy, reżyser, asystenci i tak dalej, że ja nie wiem. Ja mam tę postać, chodzi oczywiście o Świat według Kiepskich, ja mam tę postać, no przecież już 17 lat to gram, prawda? Więc ona już we mnie jest. Ja nie potrzebuję budować sobie postaci, bo postać już jest zbudowana. Ja potrzebuję tylko, ja czytam scenę przed tym, reżyser mi mówi, tu jesteś zły albo tu jesteś zadowolony, bo tamto, w końcu się orientuję, jak kończymy już nagranie tych 12 odcinków, o czym one były, ale na początku nie mam zielonego pojęcia. I dochodzę do wniosku, że to jest nawet dobrze, ponieważ szczególnie w komedii, ponieważ, no oczywiście w teatrze tego się nie da zrobić, w filmie pewnie też nie, ale w takim serialu, ponieważ ja, gdybym znał puentę danego odcinka,
to przy jakiejś tam scenie początkowej myślałbym, to może ja teraz tutaj zrobię tak, żeby ta puenta była lepsza, żebym ja coś zmienił, bo będę dążył do puenty. A przecież my nie wiemy w życiu, co nas spotka i wobec tego nasze życie nie kształtujemy dlatego, że po to, żeby puentą, no puentą i tak jest to, co jest puentą naszego życia, każdego z nas, więc dążymy do tego, czy chcemy, czy nie chcemy. Niemniej my sobie nie ustawiamy tego życia, wiedząc, jaki jest jego scenariusz. Wobec tego uważam, że w tych kiepskich bardzo dobrze to spełnia rolę to, że ja właśnie nie znam tych scenariuszy, że ja je poznaję w trakcie, a otrzymuję tylko informacje, które mi są potrzebne. Jesteś smutny albo wesoły. No nic więcej. Genialny polski aktor Jan Kurnakowicz, który grał kiedyś Ryszarda III, a on podobno nie grzeszył zbytnią inteligencją. Na trzeciej generalnej zrozpaczonemu reżyserowi, który widział i Kurnakowicz też wiedział, że jest po prostu niedobry w tej roli. Reżyser sprowadzał mu, dyrekcja teatru sprowadzała mu profesorów z uniwersytetu, żeby mu o Szekspirze opowiadali, o Ryszardzie III. No, i on dalej nic. I w końcu po trzeciej generalnej zrozpaczony Kurnakowicz również, bo zdawał sobie sprawę, że mu nie idzie, powiedział do reżysera: panie reżyserze, niech mi pan powie jedno, czy to jest dobry człowiek, czy to jest zły człowiek. Reżyser powiedział: zły. I na premierze był genialny. Tylko tyle mu było potrzebne do zbudowania fantastycznej, wspaniałej roli. No to, o czym pan mówi, to jest oczywiście możliwe wtedy, kiedy bardzo dużo czasu się z tą postacią spędzi czasu, prawda? To jest możliwe na przykład w spektaklach, które bardzo długo są na scenie, gdzie ta postać jakoś wchodzi w krew aktora. No z filmem jest zupełnie inaczej. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale przykład właśnie, który opowiadałem, Binuela, świadczy o tym, że niekoniecznie musi się znać doskonale scenariusz. A? Całość filmu odpowiada i przede wszystkim reżyser. Aktor odpowiada za swoją rolę, może się kłócić z reżyserem, może się zgadzać lub nie zgadzać z reżyserem. Dobrze jest, jak się zgadza, oczywiście, niedobrze, jak się nie zgadza, bo wtedy nic dobrego z tego nie wychodzi. Mądry reżyser woli ustąpić aktorowi i powiedzieć: dobra, zagraj to tak, jak ty sobie wyobrażasz, bo wtedy ten aktor i tak będzie lepszy niż wtedy, kiedy aktor będzie na siłę grał to, co mu każe reżyser. A zwykle są to niuanse, które później są nie do rozróżnienia, bo to przecież no i tak gra się tę rolę, która jest napisana, więc najlepiej jak ten konsensus jest po prostu, jest po prostu konsensus i aktorowi wydaje się, że on przekonał reżysera, a reżyserowi wydaje się, że on przekonał aktora. No i wtedy jest okej. Okay. Znaczy ci reżyserzy, z którymi pan miał przyjemność pracować, to są właśnie partnerzy do rozmowy, czy, bo ja mam wrażenie, że pan na plan, nie wiem, do Patryka Wegi czy do Smarzowskiego, to już wchodzi jak do siebie, do domu, ale czy to są, czy to właśnie są reżyserzy i czy takim reżyserem był też Wojtek Kasperski, który jest partnerem? No więc rzeczywiście Patryk Wega, akurat teraz jesteśmy w trakcie kręcenia Pitbull Niebezpieczne Kobiety, czyli następny film fabularny. Jeszcze dla mnie czeka kilka dni, więc za chwilę, pojutrze znowu będę łysy i wygolony. W każdym razie rzeczywiście tam mi się wchodzi dobrze, no ale ja tam znowu gram tę samą postać tego Goebbelsa, więc no trudno, żebym go zmieniał, no a jak się już siedzi w postaci, mówiąc w cudzysłowie, siedzi w postaci, to później wszystko, co ta postać robi, jest łatwiejsze niż gdy się ma postać wymyślić, kiedy się nie wie, kogo się ma zagrać, kiedy się cały czas błądzi i szuka i nie wie i tak dalej. No u Smarzowskiego, no przynajmniej grałem w dwóch jego filmach, jedną rolę większą, drugą no, epizodyczną posła w drogówce. No ale na tyle też poznałem Smarzowskiego, że prawdopodobnie byłoby mi teraz o wiele łatwiej z nim pracować. Jeżeli chodzi o Wojtka Kasperskiego, no to pracowałem z nim po raz pierwszy, a on pracował po raz pierwszy w ogóle tworząc film fabularny. Bardzo zawsze daje takie, znaczy, jeśli mogę powiedzieć, że daje rady młodym reżyserom, aby nie chcieli za dobrze. Ja kiedyś przeczytałem takie motto
Znaczy, to nie było motto, ale no, może i motto. W każdym razie kiedyś znalazłem się podczas jakiejś tam, jakiegoś koncertu w Filharmonii Narodowej. Dostałem garderobę Witolda Rowickiego, no, czyli jednego z dyrektorów, wielkich dyrektorów Filharmonii Narodowej. No i tam były różne portrety, a to Scanini, a to Artur Rubinstein z wpisami dla Rowickiego. I był portret Witolda Rowickiego, pod którym on napisał taką sentencję, która odnosi się chyba do wszystkich rodzajów sztuki, a on to odniósł do dyrygentów młodych. I ta sentencja brzmiała: nie próbuj zadrygować lepiej od innych, bo zadrygujesz gorzej niż potrafisz. I to jest wielka prawda. Nie próbuj wyreżyserować filmu lepiej od innych, bo wyreżyserujesz gorzej niż potrafisz. Nie próbuj zagrać roli lepiej od innych, bo zagrasz gorzej niż potrafisz. I tak dalej. Nie próbuj namalować portretu lepiej od innych i tak dalej. Napisać książki, napisać wiersz. Wszystko to odnosi się do artystów i to jest w tym coś naprawdę prawdziwego, bo jeżeli my się skupiamy na tym, żeby być lepszym od kogoś, żeby komuś coś przywalić, przyłożyć, no to przestajemy myśleć. Kiedyś wielki polski aktor Janusz Gajos, mój bardzo dobry kolega, niech będzie kolega, może przyjaciel, powiedział mi, mówi: wiesz, Andrzej, mówi, wiesz, kiedy ja się stałem aktorem? Ja się stałem aktorem wtedy, kiedy zacząłem umieć opanowywać swoje emocje. I to nie chodzi o emocje postaci, bo postać może szaleć przed kamerą, może szaleć na scenie, może wariować, może być po prostu bardzo ekspresyjna, ale w środku on, aktor, musi być chłodny, to znaczy musi umieć kontrolować, musi mieć opanowane emocje swoje, aktora, a nie postaci. Emocje postaci są emocjami postaci, a emocje aktora i człowieka, który to gra, są właśnie tymi, które należy opanowywać. No i to wtedy jest dobrze. A czy to samo odnosi się do ego, czy tutaj jest wręcz przeciwnie? A czy ja wiem? No to jest dziwne, no bo aktorzy, którzy nie są egocentrykami, trochę nie powinni być aktorami. No bo aktor, który wychodzi przed kamerę, wychodzi na scenę i nie wierzy w to, co robi i nie chce być lepszy, centrum. Czyli w centrum, nie powinien uprawiać tego zawodu, jeżeli nie wierzy w to, że on wyjdzie i będzie dobry, prawda? Jaki będzie, taki będzie, ale on musi wierzyć, że będzie dobry. Ale trzeba umieć to pogodzić, również to, co wielu aktorów zauważa, niestety trochę późno, że to jest dziwne, co powiem, że dobrym aktorem zaczyna się być wtedy, kiedy przestaje człowiekowi zależeć na publiczności. Kiedy robi to bardziej dla siebie niż dla publiczności. Znaczy, robi to dla publiczności. Powiedziałbym to dosadniej, gdyby nie to, że to jest spotkanie publiczne. Że gdzie się ma publiczność. Oczywiście to jest przesada. To jest duża, olbrzymia przesada, bo dla niej to robimy. Dla niej to gramy. Dla publiczności kinowej, dla publiczności teatralnej. Ale to wyzwolenie się od tego strachu przed publicznością. Od tego flirtowania. Znaczy, można to nazwać flirtowaniem, a można to nazwać flirtowaniem albo przy podchlebianiem się publiczności. Że my będziemy tak grać, żeby się spodobać publiczności. Nie. Mamy zapomnieć o tym, że ta publiczność istnieje, czy to ona będzie kinowa, czy bo jak się film kręci, też się kręci dla publiczności, bo się kręci dla operatora, kamerzysty, reżysera, charakteryzatorów, całej masy ludzi, która stoi nie przed kamerą, tylko za kamerą i obserwuje to, co się dzieje, prawda? Tyle, że w filmie można to poprawić. W teatrze trudno. Nie da się. Proszę Państwa, czy macie jakieś pytania do Pana Andrzeja? Bo też nie chciałabym zabierać tego czasu spotkania, które też jest dla Państwa. Na razie nie ma, to w takim razie czekamy na odważnych i chętnych, a ja bym wróciła trochę na plan w takim razie filmu Na granicy. Przyznam się, że już miałam przyjemność rozmawiać i z Wojtkiem, i z Marcinem Drocińskim, i z Andrzejem Herą o tym filmie. Teraz rozmawiam z Panem i chciałam się zapytać o te Pana wspomnienia, bo nie wszyscy podkreślali, że tam było po prostu bardzo ciężko, zimno,
pusto, daleko, Bieszczady. No bardzo, bardzo, no potwierdzam to. Oni jeszcze są młodymi ludźmi, a ja jednak jestem od Marcina pewnie dwa razy starszy. No więc tym bardziej ciężej mi było niż im, chociaż no nie mówię, że ja miałem gorzej, miałem tak samo. Rzeczywiście warunki były straszne, no zima, bo to wysoko w Bieszczadach, nie gdzieś obok hotelu, nie gdzieś obok miasta, tylko właśnie wywożeni gdzieś w jakieś stare, opuszczone, chyba to było nawet prawdziwa jakaś stanica wojskowa, opuszczone bez światła elektrycznego, to znaczy no światło to było, no bo działały te wszystkie, jak się to nazywa, prądnice, te agregaty i wytwarzały ten prąd, więc to światło było, ale tylko właśnie filmowe, a tak to w ogóle nic, no zimna jak jasna cholera, mokro, brak wody, brak toalet, brak wszystkiego, gdzieś tam wywożeni jeszcze tymi jeepami, bo baza gdzieś niżej, a trzeba było jeszcze tam paręset metrów do góry, no to jeepami nas tam wywozili i zwozili, no więc warunki były koszmarne, trudne, no ale wydaje mi się, ja ten film widziałem rok temu, Państwo jesteście dopiero po obejrzeniu. Ja ten film widziałem rok temu i byłem bardzo mile zaskoczony całym filmem. Nie wiem, jakie są Państwa wrażenia, no ale mnie się ten film dość podobał. Podobał się Państwu film? Mhm. Ja nie wiem, bo to pytanie bardziej do Wojtka, no, który był reżyserem i scenarzystą, zdaje się. Wojtek też był scenarzystą tego filmu? Tak, no więc... Więc to pytanie do niego, dlaczego on akurat taki temat wybrał? No to coś go musiało w tym zafrapować. Zresztą to jest podobno prawdziwa historia tych dwóch chłopców, którzy razem z ojcem wybrali się tam gdzieś tam do jakiejś opuszczonej do stanicy takiej pograniczników. Oczywiście, no, jak to fabuła, no, posiada w sobie, może posiadać bardzo prawdziwe wątki i dodane jakieś wątki wymyślone. Nie wiem, co było prawdziwego w tym scenariuszu, jakie historie były prawdziwe, a jakie historie były zmyślone. Także nie, na to pytanie trudno jest mi odpowiedzieć. Skąd taki pomysł Wojtkowi się zrodził? Ja może zmienię to pytanie i zapytam, dlaczego pan wybrał ten scenariusz? Wiecie Państwo, to nie jest tak, że się tak znowu przebiera i wybiera. No to oczywiście, że mnie jeszcze w tym filmie, znaczy w tej mojej roli fascynowało i zastanawiało to, czy ja jeszcze sobie poradzę w tak trudnych warunkach to zagrać. Bo to Państwo widzicie, oglądając film, że tam było rzeczywiście ciemno, straszno, zimno i nieprzyjemnie. Ale gdybyście dopiero tam byli, to byście dopiero widzieli, co to znaczy. Jak się spędza, nie wiem, 10 godzin w zimnie, jak nie wiadomo gdzie umyć ręce, nie ma toalety. No coś po prostu koszmarnego, naprawdę. No i chciałem tak szczerze mówiąc sprawdzić, czy jeszcze sobie z tym poradzę. A jeszcze mnie fascynowała bójka z Dorocińskim. Myślałem, że mu dam radę, no okazało się, że nie. Ale to rozumiem, że wiedzieliście, że to tak będzie, to znaczy Wojtek was uprzedził, czy nie? Nie, no ja już raz grałem w filmie i wiem, że jak jest taki scenariusz napisany, to mogę sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. No, bo musi tak wyglądać, to nie ma, no, nie ma innej rady. No, to nie jest serial, gdzie się buduje dekoracje, bo się go kręci przez kilka lat. To jest film, który gdzie się wykorzystuje teraz, no to co jest, no a do tego był bardzo fantastyczny operator Łukasz Żal, Oscar, prawda, za Idę, razem z Lęczewskim, Ryśkiem, no bo to Rysiek zaczął, zdaje się, Idę, a Łukasz skończył. No więc to na pewno była bardzo fascynująca praca, no tylko, że z tej pracy miewało się dość, zresztą, no cóż, ja tam w połowie filmu odpadam już zupełnie, więc ja tam nie wiem, ile tych dni spędziłem, nie wiem, nie pamiętam, 6-7, no może jakoś tak. Jaka to była miejscowość? Pytanie. To nie było miejscowości, bo to myśmy mieszkali w Poleńczyku, albo gdzieś tam, jeszcze gdzie indziej też... Tarnawa chyba była tam, gdzie zapis jakiś, Strażnica Tarnawa.
Możliwe. Chociaż niekoniecznie, bo ja teraz też byłem, w zeszłym tygodniu byłem w Bieszczadach i ta Tarnawa, chyba że jest kilka tych Tarnaw, ta Tarnawa, kto przyjeżdżałem, to był drogowskaz z głównej drogi, tam kilometr czy tam dwa. A myśmy jechali bardzo, bardzo, bardzo długo normalną drogą, po czym jeszcze skręcaliśmy taką leśną drogę koło jakichś tam tych, co wypalają ten węgiel drzewny, tych smolarzy. No i dopiero gdzieś tam była ta stanica taka, no wojskowa, no bo to wojsko pogranicznicy, prawda? Dokładnie nie mam pojęcia, gdzie to było, bo to w nocy kręciliśmy, więc nocą tam jechaliśmy, nad ranem wracaliśmy. Czy macie Państwo pytania jeszcze? Może ja podejdę z mikrofonem. Ja chciałbym nawiązać do tego, co Pan powiedział w kontekście swojej roli w świecie według kiepskich. Czy w filmach pełnometrażowych, już abstrahując od seriali, zdarza się tak, że ma Pan napisany dialog i sugeruje, czy proponuje Pan reżyserowi, że ja to powiem inaczej, mi by tutaj pasowało, gdybym ja w inny sposób sformułował to zdanie, to wypadnie wtedy bardziej autentycznie i czy reżyserzy, jeżeli w ogóle takie propozycje od Pana się zdarzają, czy reżyserzy współpracują wówczas? Tak, no to też zależy. Tak, ja w ogóle przyznam się, że ja bardzo dużo zwykle ingeruję w dialogi. Znaczy ingeruję, no jeżeli chcę, jeżeli odczuwam taką potrzebę, żeby zmienić, to mówię, proszę go, albo rozmawiamy i dochodzimy do wniosku, że tak, albo nie, no bo to jest jednak, chodzi o ten konsensus, prawda? O tą zgodę jednej i drugiej strony, żeby ta praca szła dobrze. Co innego jest jednak serial, no bo serial to, jak już mówiłem, ta postać, w której człowiek już dawno z butami siedzi i ja nie potrzebuję budować postaci, co innego jest jednak film, kiedy no ja, żeby zbudować jakąś tam postać, wyobrazić sobie tę postać, no to pierw muszę przeczytać ze 2-3 razy scenariusz i myśleć o tym, no bo jak się tworzy rolę, no przecież rolę nie tworzy się, a szczególnie w filmie nie tworzy się na próbach, w teatrze zresztą też nie, rolę tworzy się wszędzie, w samochodzie, w tramwaju, w pociągu, idąc ulicą, obserwując, widząc jakiegoś człowieka, przychodzi człowiekowi coś do głowy, a może tak, a może tak, a może tak, a może tak. Przyznam się, że w kiepskich dosyć często ingeruję, znaczy często, bez przesady, że często, no ale zdarzało się, że zmieniałem na przykład puentę całego odcinka. Był taki odcinek z Ewą Złotowską, która grała ciotkę, która przyjechała do Wrocławia trumnę sobie kupić, bo tańsze we Wrocławiu. I ona nie mówiła, przez cały odcinek nie mówiła jednego słowa. I przez to ja, czyli postać Fecka, zacząłem się jej strasznie bać, bo była dziwna. A jeszcze Ewa Złotowska, no malutka przecież jest. I na puentą tego odcinka było to, że ja ją odprowadzam na stację i pytam się na końcu, mówię, dlaczego Ciocia nic nie mówi. Na co ona mówiła, bo nie mam nic ciekawego do powiedzenia. I ta puenta mi się wydawała taka sobie, no bo taka przewidywalna, prawda? No i moim pomysłem było to, że i zrealizowanym zresztą, że na moje pytanie, i to było puentą tego filmu, na moje pytanie, dlaczego Ciocia nic nie mówi, ona się tak popatrzyła na mnie i powiedziała, nie wiem. I to był koniec filmu. Dziękuję bardzo. Wspomniał Pan, żeby aktor był dobrym aktorem, musi być egocentrykiem, tak? Mam takie pytanie odnośnie tego. Jak to jest grać wśród innych aktorów, równie rozpoznawalnych, równie popularnych, jak nie wiem, chociażby w Drogówce czy w Pitbullu, którzy równie są egocentryczni? To pomaga czy raczej utrudnia? Wie Pan co, nikt z aktorów się Panu nie przyzna, że jest egocentrykiem, ale tak to jest, no bo to jest ten warunek, który powinien być spełniony i być przez każdego aktora, no po prostu jakby, no bez tego trudno być aktorem, bo jeżeli ja wchodzę na scenę i nie wierzę, że będę najlepszy, znaczy bez przesady, bo ja to teraz bardzo, bardzo przesadzam, to bo przecież nie zawsze wchodzę i myślę, będę najlepszy, jestem najlepszy i tak dalej. Nie, w ogóle o tym nie myślę, no ale w sobie to mam, bo przecież my żyjemy w połowie w świecie
w światach wirtualnych. Ja jak idę do teatru, na przykład teraz grałem ostatnio w 6 piętrze Czechowa, 5 jednoaktówek, 5 postaci przebierając się, klejąc wąsy, odklejając wąsy i spektakl trwający przez prawie 3 godziny, no to przecież ja przez te 3 godziny gdzieś jestem w jakimś świecie, mając absolutnie świadomość, że ja jestem Andrzejem Grabowskim, prawda, który gra teraz Łukę na przykład, no, czy mówię monolog o szkodliwości palenia tytoniu. Mam tę świadomość, że przecież ja jestem Andrzej Grabowski, ale ja jednak po części jestem w tym innym świecie i potem wracam do domu, a tam zostaje ten taki świat, który trochę rozczarowuje. Kiedyś Kamil Durczak pracował jeszcze w TVN-ie, po śmierci Robina Williamsa zrobił ze mną taki coś, no taki właściwie wywiad. Dlaczego Robin Williams, który był no, uwielbianym przez aktorem, wydawałoby się no, po prostu cały czas śmiejącym się, fantastycznie sobie radzącym z życiem, popełnił samobójstwo, prawda? Jak to jest? No więc prawdopodobnie to jest, prawdopodobnie myślę, no bo sam tego doświadczam, że nagle po byciu przez parę godzin w innym świecie wchodzę do domu, a tam, nie wiem, zepsuty kran, spłuczka toaletowa się zepsuła, coś, no po prostu ktoś chce ode mnie, nie wiadomo czego, nie wiadomo po co i tak dalej. No i to jest to zderzenie światów, jak jeden mój wielki kolega, wielki aktor z Krakowa, nazwiska nie powiem, który rozwiódł się z żoną, ponieważ mówi, słuchaj, ja już tego nie mogłem wytrzymać. Mówi, wychodzę tutaj z teatru, tutaj mi mówią, panie, dajmy na to, panie Janku, pan jest fantastyczny, panie Janku, genialnie, panie Janie, ale rewelacja, ale to, ale tamto. Przychodzę do domu, a żona pielęgniarka taka mówi, ajdź, co tam, powygłupiacie się trochę, popijecie wódki, taka wasza robota. No i tak nagle to zderzenie, już facet nie wytrzymał tego po iluś tam latach, no bo jak tak codziennie go spotykało, mówi, przychodzę, ja bym zupę zjadł, no a ona, biorę tę zupę, a tu jeszcze trójka dzieci mi tak patrzy i tak wyjada mi tę zupę. No a to specyficzny facet, ale coś w tym jest, no, że my żyjąc w tych dwóch światach, jednym tym prawdziwym świecie i w tych światach odrealnionych, tych nierealnych światach, tych trochę czasem wesołych, czasem smutnych, czasem tragicznych wręcz, no po prostu nie do końca potrafimy się godzić z tym prawdziwym życiem, bo chcielibyśmy może, żeby ono było lepsze, żeby ono było takie jak na przykład w tym świecie, w którym się znajdowaliśmy przed chwilą. Trudne do wytłumaczenia, ale no coś takiego jest. Stąd ten egocentryzm. Przed chwilą byliśmy na granicy, to ja nie wiem, czy w takim świecie byśmy chcieli zostać. No nie, no tak, no tu akurat nie, no ale są pewne światy, w których bym chciał zostać. Ja tutaj chciałabym jeszcze dokończyć to pytanie tutaj pana, to znaczy jeśli myślimy o takim męskim planie, a pan dość często na takich męskich, w takich męskich planach uczestniczy przy tych filmach, to czy tam, jak wy macie wszyscy takie ego, to czy tam nie ma jakichś, nie wiem, zatargów, czy wy się nie wyzabijaliście w tych Bieszczadach? Czy dlaczego się nie wyzabijaliście w tych Bieszczadach? Aj, no rzeczywiście była jakaś, pamiętam, może nie kłótnia, ale taka ostra wymiana zdań między mną a Marcinem Dorocińskim. Kiedy jechaliśmy przed wyjazdem na plan, rozmawialiśmy o scenie. Był Wojtek Kasperski, był Marcin i ja. No i jakieś inne sposoby widzenia tej samej sceny mieliśmy ja i Marcin Dorociński. No i dosyć ostro sobie podyskutowaliśmy. Na szczęście nie zostawiło to nie było żadnych konsekwencji tej właściwie prawie awantury. No bywa tak, że się kłócimy na planie, że sobie skaczemy do oczu, ale to jest raczej rzadko. Proszę państwa, czy jakieś
pytania jeszcze. Mamy opinie może dotyczące filmu? Nic na razie. To ja bym jeszcze zapytała o, no właśnie o tę twarz pana komediową i taką przerażającą, bo pan jest jednym z naprawdę niewielu aktorów, których znam i których podziwiam za to, że potrafią być niezwykle zabawni w jednym momencie i niezwykle przerażający w drugim. Ja się pana boję chwilami, naprawdę. Jeszcze pan jest strasznie do mojego taty podobny w tych momentach. Ale, ale dobrze, zastanawiam się, że, w którym... Dobrze, że nie do dziadka, Boże drogi. Bez przesady. Aż takiej różnicy wieku między nami nie ma. Nie, no nie ma, nie ma. Trudno jest odpowiadać na takie pytania. No, no jeden aktor będzie tylko fantastyczny w przedziale, no bo trudno sobie było wyobrazić, żeby na przykład Andrzej Seweryn zagrał Ferdynanda Kiepskiego, prawda? No, znaczy pewnie by zagrał, no, ale to byłoby zupełnie coś innego. No, no, nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Właśnie chciałam się zapytać, czy jest jednak ta jedna strona, którą, w której pan się, nie wiem, lepiej czuje, czy właśnie ta zmiana gdzieś tam daje poczucie balansu? Wie pani co, lepiej się czuję, jak jest łatwiej. Łatwiej się o wiele mi gra na przykład w Goebbelsa, w Pitbullu, niż Ferdynanda Kiepskiego w Kiepskich, bo to tylko ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z filmem, z teatrem, uważają, że komedię to się gra lżej. No, no nie, no, zawsze podaję ten przykład. No, dowcip opowiedziany przez jednego człowieka jest bardzo śmieszny i ten sam dowcip opowiedziany przez drugiego człowieka jest żenująco niedobry. I spuszczamy głowę w ogóle nie wiedząc, co to tutaj jest śmiesznego. Ta sama zemsta Fredry, w jednym teatrze będziemy się kulali ze śmiechu, a w drugim się dziwili, co oni wyprawiają, a przecież to jest ten sam tekst, prawda? Więc to jest trudne, to podobnie jak gdyby pani teraz, gdybym ja tutaj był jako, pani by przeprowadzała rozmowę z Goebbelsem z Pitbulla, no to ja bym się patrzył na panią w ten sposób i no i odpowiadał na pytania. A teraz niech sobie pani proszę wyobrazi, nie gdyby, robić. Proszę, niech sobie pani wyobrazi, że przeprowadza pani rozmowę z Ferdynandem Kiepskim. Ile ja musiałbym tu rzeczy nawyprawiać, a tam bym tylko robił tak. A jako Ferdek, no nie wiem co, ale no nie wiem, jąkałbym się, drapał po głowie. I to jeszcze trzeba by było zrobić w ten sposób, żeby to było wiarygodne i żeby to było śmieszne i żeby to było tak głupie, żeby było aż nadgłupie, a żeby ta nadgłupota stała się jakąś mądrością. No, jak pochwała głupoty Erasma z Rotterdamu, no, no, który twierdzi, że nie dosyć, że twierdzi, że głupota jest rodzajem żeńskiego, to jeszcze twierdzi, że głupota właściwie rządzi światem i od głupoty wszystko miało początek i że cały świat należy właśnie do owej głupoty. No, gdyby głupota była rodzaju żeńskiego, to by nie rządziła światem. No, tak twierdził raz z Rotterdamu, a on wielkim filozofem jest i był, więc... No, to nie do końca znaczy, że miał rację. Nie do końca, nie do końca. A kiedy pan w takim razie odkrył ten swój potencjał taki komediowy? Znaczy, kiedy pan zauważył, że jest pan śmieszny? Czy potrafi pan być zabawny? Ja tego nigdy nie zauważyłem, wie pani, no po prostu. Nie wiem, no zacząłem być obsadzany. Poza tym ja bardzo lubię kabaret, to znaczy... To nie jest kabaret, bo to jest raczej ten, no dzisiaj się to mówi na to stand-up, prawda? Kiedyś aktor, który stawał przed mikrofonem i gadał przez godziny, mówił o sobie, że jest monologistą. Tak mówił o sobie Leon Wyrwicz, taki aktor krakowski, który właśnie przede wszystkim robił, właśnie, że wychodził, stawał i gadał przez godzinę. No więc ja to czasem robię. No i to sprawia dużą bardzo satysfakcję, jak publicznie się bawi, bo proszę sobie wyobrazić, że ja stoję na przykład przed 5000 ludzi w jakimś amfiteatrze, mam do dyspozycji tylko mikrofon, nie mam żadnego kostiumu, jestem ubrany w garnitur i tylko gadam przez godzinę czy półtorej.
I oni to wytrzymują, to jeszcze się bawią, cieszą, śmieją i tak dalej, i tak dalej. Pewnie, że to jest ustalone, że to ja mam jakieś napisane te monologi, że ja je tutaj jakoś próbuję łączyć i łączę, ale to jest, tego się nauczyć nie da. No nie da się po prostu tego nauczyć. Podobnie jak nie dałoby się nauczyć człowieka, który by grał tak jak Jan Himmelsbach na przykład, prawda? Pamiętacie Państwo, no był geniuszem. Bo po prostu w każdym filmie był taki sam, no niemniej w każdym był po prostu tak strasznie charyzmatyczny, że tylko na niego się patrzyło. Przynajmniej ja się patrzyłem zwykle tylko na niego, jak ukazywał się gdzieś w scenach. Także to pewnych rzeczy się nie da nauczyć. Ja wiem, czy człowiek zauważa. No ja na, no, nie ma tak, że ja pani odpowiada na przykład, że ja zauważyłem, że z komediowym aktorem jestem 23 listopada roku 1978 godzinie 3 po południu, a tak bardziej 15 po 3. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania jeszcze do Andrzeja Grabowskiego, bo będziemy powoli kończyć nasze spotkanie. O, tam widzę, już biegnę. Myślę, że lepiej z mikrofonem, ponieważ również mamy tutaj relację wideo i do niej mikrofon jest niezbędny. A ja już chciałam dawno Pana o to zapytać. Cieszę się, że mogę tutaj w swoim mieście. Czy lubi Pan swoją rolę w Opisie obyczajów Jędrzeja Kitowicza? Bo ja uwielbiam i miałam okazję zobaczyć Pana na żywo kiedyś w Katowicach. Oj, to było już, musiało być bardzo. No, 2000 któryś, to był benefis Dudy Gracza. Aha, no tak, tak, graliśmy tam Opis obyczajów. A mnie przeszkadzał jeden Pan z tyłu, który rechotał mi. Nie powiem nazwiska. Ten, który wręczał Białego Orła. Dobra, już bez nie prywaty. Pamiętam. Oj, myśmy Opis obyczajów zrobili w Teatrze Stół, to znaczy myśmy, no Mikołaj to przede wszystkim zrobił, mój brat, wyreżyserował i wpadł na pomysł tego zrobienia adaptacji Opisu obyczajów księdza Jędrzeja Kitowicza. Myśmy to w 1989 roku. To było... Ciągle aktualne. No tak, no oczywiście, tylko że już nie gramy tego, już nie pamiętam od kiedy tego nie gramy, no bo przede wszystkim rozjechaliśmy się po różnych miastach. Jeden z aktorów już nie żyje, Jurek Goliński. No bardzo... Nie pamiętam, kiedy ostatnio zagrał. Zagraliśmy to ostatnio, ja wiem, może to był rok 2002, 2003, 2004, w Rzeczycy, to jest miejsce, gdzie ksiądz Jędrzej Kitowicz napisał Opis obyczajów. To jest taka mała miejscowość koło Rawy Mazowieckiej i tam ksiądz, który o tym wiedział i wiedział, że my zrobiliśmy ten spektakl, zaprosił nas w Domu Kultury na tej wsi, bo to właściwie wieś, zagraliśmy ten Opis obyczajów po raz ostatni. No i dobrze, że akurat w takim miejscu zagraliśmy go po raz ostatni. No od tego czasu no niestety już nie ma tego opisu, chociaż szkoda. A czy telewizja nie zarejestrowała tego? Zarejestrowała, to czasem jest powtarzane. Bardzo rzadko. Z rzadka, ale jest powtarzane. Pewnie w telewizji, w TVP Kultura czasem są powtarzane te spektakle, które myśmy wtedy w Teatrze Stu robili. Mówię o opisie obyczaju, mówię o scenariuszu dla trzech aktorów. Z Peszkiem, z Mikołajem i ze mną i kwartecie dla czterech aktorów, czyli Peszek, Mikołaj, Janek Frycz i ja. One są zarejestrowane i powtarzane. No, to już są starocie, no bo jeżeli scenariusz dla trzech aktorów był zarejestrowany w 1987 roku, no a mamy 2016, to za chwilę będzie 30 lat, nie? Nie, dobrze mówię? To 30 lat. 30 lat od premiery scenariusza i ciągle gramy to. Kwartet dla czterech aktorów. I ciągle młodzi. No, to tego bym akurat nie powiedział, no ale kwartet dla czterech aktorów, który miał premierę w 73 roku. Ja wszedłem w ten kwartet w roku 79 i to jeszcze wszedłem w spektakl, który musieliśmy zagrać po angielsku, bo graliśmy go na festiwalu w Atenach, w Teatrze Heroda.
do dzisiaj to pamiętam, bo to przeżycie olbrzymie, fantastyczne. No ale gramy to do dzisiaj. Więc niektóre spektakle są, no, podobnie jak gram na przykład Chorego z Urojenia, 14 lat już to gram w Teatrze Słowackiego w Krakowie, mimo że mieszkam w Warszawie i przyjeżdżam tam zagrać spektakl. To są dziwne takie uczucie, jak człowiek zwiąże się z daną rolą i ją powtarza i powtarza i powtarza i powtarza. No stąd moje pytanie było, czy pan lubi te swoje role, które są grane tak długo? No, bo pytam o opis obyczajów głównie, ale też i o te, o których pan mówił, sztuki. Wie pani co, to są zwykle role, które prawdopodobnie bym wymienił, gdyby mi się ktoś zapytał, co ja w tym życiu swoim aktora dokonałem czegoś takiego, co ja uważam, że jest warte. No jeżeli gra się spektakl lat 30 i publiczność wciąż chce go oglądać, jeżeli gra się spektakl nawet 14 lat, tak jak Chorego z Urojenia, to przecież o czymś to świadczy, no bo nie zmusi nikt publiczności do tego, przyjdźcie tutaj, bo tu będziemy grali po raz, nie wiem, tysięczny ten spektakl. Oni sami chcą przychodzić na ten spektakl i przychodzą już następne pokolenia. No, podobnie jak komuś może się to nie podobać, bo ktoś to nie ogląda albo tego nie rozumie. Mówię o świecie według kiepskich. My to gramy 18 rok teraz. 18 lat. To jest kawał mojego życia, to jest prawie, no nie cała, ale połowa mojego dorosłego życia, mojego życia w sztuce, no życia w teatrze, bycia aktorem. 83 lata temu miałem 40-lecie pracy, że tak powiem, mojej artystycznej tak zwanej. No, no więc, a jeżeli ja 18 lat kręcę Świat według kiepskich, to to jest część mojego naprawdę bardzo bliskiego i ciepłego życia. Dziękuję. Jak ja tam przyjeżdżam i wchodzę w te dekoracje, widzę te obrazki od 18 lat te same, siadam na tym fotelu od 18 lat tym samym, koło mnie kręcą się ciągle ci sami ludzie, którzy kręcą się 18 lat. No, jem te same potrawy, one nie mają 18 lat, ale ciągle na te obiady jem te mielone i kaszankę z kapustą. No więc to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo ciepłe, bardzo ciepłe. Proszę Państwa, czy jeszcze jakieś pytania są do naszego gościa? Nie ma, więc w takim razie... A propos nie, bo tak jak Pani mówiła, że tatuś, że jestem podobny, no taty, a ja mówiłem dziadka, to mi się przypomniała taka fantastyczna anegdota. Janek Frycz i Janek Nowicki grali kiedyś, chyba trzy siostry to były. No i po spektaklu mieli wspólną garderobę. Po spektaklu Frycz słyszy za drzwi takie śmiechy, chichy, jakieś takie piski, coś tego. No i Frycz mówi do Nowickiego: Janek, Jaśku, wielbicielki przyszły do ciebie. Na co Nowicki powiedział: nie, nie, Janku, to do ciebie, moje kaszlą. Andrzej Grabowski, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy Państwu za przybycie. Zapraszamy na kolejne spotkania jeszcze dzisiaj wieczorem po krótkich metrażach i po Czerwonym Pająku też wieczorem. Dziękujemy.